nic się nie stało, bo przegraliśmy mecz. Był słaby mecz w naszym wykonaniu, ale mówił, że podziękował chłopakom za to, że walczyli do końca, że nie skończyli grać wcześniej i zagrali do ostatniej sekundy meczu. To, że powiem szczerze, powiem, ta drużyna katowicka bardzo doceniona, bardzo dobry teraz mają skład i bardzo ciężko dzisiaj gra. Nic nie dawali nam dzisiaj zrobić, grali blisko, nic nie mogliśmy poradzić sobie wyjściem z tercji. No mówię, że to jest bardzo dobre wzmocnienie u nich, zawodnicy takie, którzy zagrali po 600 meczów w KHL-u. Także trzeba patrzeć, jaka prawda na razie. I wszyscy będą drużyny teraz coraz mocniejsze, tak? A my będziemy grać w swój hokej, jaki my możemy grać i będziemy dalej walczyć i zobaczymy, co będzie. No tak, trener mówił, dzisiaj Katowice była drużyna mocniejsza. Nie pozwolili nam na zbyt wiele. Za dużo błędów w defensywie dzisiaj porobiliśmy. Nie graliśmy tego, czego zakładaliśmy sobie przed meczem, to co trener mówił. No i dużo niedokładności. No i tak to wyszło, że Katowice była dzisiaj drużyna lepsza i wygrała ten mecz.